Dzień dobry. Dziś w pytaniu na śniadanie między innymi jak radzić sobie z bólem głowy w czasie upałów. Może szklanka wody ze szczyptą soli, a może lek przeciwbólowy, co pomoże? Uprzedzamy, dzisiaj będzie bardzo gorąco w całym kraju, więc proszę Państwa, musicie na siebie uważać. Ale zmieniając temat, który także poruszymy w pytaniu na śniadanie, jak się okazuje, Polacy coraz częściej hodują kury w gospodarstwie domowym. Dokładnie tak, kury nioski, o nich będziemy mówić między innymi. Jak w takim razie przygotować się na taką hodowlę kur w przydomowym ogrodzie? Oto jest pytanie. Białe noce, renifery i święty Mikołaj w lipcu? Oczywiście, że tak, w pytaniu na śniadanie wszystko. Wybierzemy się do Laponii w lipcu. Po prostu mówimy krótko, no będzie się działo, dlatego nie może Państwa zabraknąć przed małym ekranem i przed telefonem. Dzięki aplikacji TVP Go możecie być z nami. 7.55, punktualnie startujemy. Czekamy na Państwa. Do zobaczenia. Dzień dobry. Ogromna radość w sercu i mam nadzieję, że także wyrysowana jest na naszych twarzach. Małgosia Tomaszewska, Aleksik Kora, to my. Proszę Państwa, rozpoczynamy niedzielne pytanie na śniadanie. No warunki mamy naprawdę bardzo sprzyjające. Piękne słońce rozpościela się nad Warszawą, nad naszym studiem. Mamy nadzieję, że u Państwa także. Uwaga, dzisiaj będzie gorąco, nie tylko w naszym programie, ale także u Państwa, więc warto się zabezpieczyć. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie, z całego serca dziękujemy za wszystkie komentarze, które Państwo zamieszczają pod naszymi zdjęciami na Facebooku i na Instagramie. My też się za Państwem bardzo stęskniliśmy. Faktycznie nie było nas trochę, naszego duetu, ale teraz będziemy do środy, więc nadrobimy wszystko, co stracone. I bardzo się cieszymy, że jesteśmy z Państwem. Przypominamy, że aplikacja TVP Go cały czas funkcjonuje, jest bezpłatna i tam mogą nas Państwo również oglądać nie tylko w czasie rzeczywistym, ale mogą Państwo też przewijać sobie rozmowy. Ja myślę, że co najmniej kilkukrotnie będziecie Państwo przewijać sobie wejście pogodowe, w cudzysłowie, naszej serdecznej koleżanki Oli Kostki, która jak zawsze bada wszystkie raporty i pewnie już od rana jest w kontakcie z synoptykiem. I co z tego wyszło? Mam do Ciebie prośbę. Przejmij teraz ster, bo ja wysyłam swój mózg na wakacje. No właśnie, nie wiem, czy Ci się uda. Szanowni Państwo, krążyło takie przeświadczenie. Kiedyś tak się mówiło, że po dwóch, po trzech tygodniach to my dopiero jesteśmy w stanie wypocząć, jak jedziemy na wakacje. Okazuje się, że teraz podejście się nieco zmieniło, żyjemy szybciej, ale też i jesteśmy w stanie odpocząć szybciej. Ale na ten temat wszystko wiem. To myślę, że to też zależy się na tej matematyce, jak można policzyć myśli. To jest jakby jedno zdanie, które sobie powiemy gdzieś tam w głowie. No, no jak możemy określić, że faktycznie to jest 12 tysięcy myśli mniej więcej na czymś innym. Oddać się jakiejś pasji i to już będzie tożsame z wypoczynkiem dla naszego mózgu, dla naszej głowy. Tak. Spojrzę na coś, co automatycznie uruchamia mechanizm myślenia o pracy, czy myślenia o jakimś obowiązku, który mnie jeszcze czeka. A jak jestem w innym, czy by to była działka i pielenie kwiatów, czy by to była ta Mongolia, tych drzwi, które zamykam za każdym razem, kiedy wychodzę do pracy. Sobie z taką myślą nawracającą, która sprawia, że ty, w ogóle ty kiedyś mówiłeś o tym, że to jest pewne schorzenie, że jestem poza informacją na Facebooku, czyli w kanał FOMO, czyli to się no właśnie. Stres, że coś nas omija. Jak i w pracy, na przykład nic takiego wielkiego się nie stanie, przecież ludzie wiedzą, że jestem na urlopie. A wędrówka po Mongolii, czy wyjazd w Bieszczady, bo to tak naprawdę powoduje, że ja się zastanawiam, czy nasz mózg naprawdę lubi ciszę, bo ona jest pretekstem do tego, byśmy też zaczęli coraz intensywniej oderwać po prostu te dotychczasowe myśli, no bo cisza też nie jest dobra. Czy może każdy inaczej? No, albo każdy inaczej, każdy indywidualnie być może po prostu wycisza ten mózg. To inne oczywiście, że zadanie. Tak. Krótko mówiąc, Grzesiak, bardzo dziękuję. Jazdu, czy też dni wolnych nie sprawi, że odpoczniemy. Musimy niestety się trochę wysilić, zanim odpoczniemy, żeby ten odpoczynek miał sens. Dokładnie. Proszę pamiętać w takim razie o odpoczynku nie tylko naszego ciała, ale przede wszystkim głowy. Od tego zaczynamy. Jeszcze raz zapraszamy na niedzielny obiad. Mamy fajnych gospodarzy, którzy na pewno Państwa dobrze ugoszczą. Ola Gryży i Tomek Dybicki. A teraz chcielibyśmy przedstawić najlepszych pływaków, ale w Królestwie Zwierząt. Ponieważ mam 100 kopytne, więc jeszcze parzyste kopytka. Nie. O, możemy powiedzieć w takim razie, że delfiny są najlepszymi pływakami? Pływają bardzo dobrze, pływają naprawdę dobrze. Musiały się. I bardzo dziękujemy za to orzeźwienie. Tam sobie tak pomyślałem, że chciałbym sam dać teraz nura do wody. Mamy to taki prawda. Upał. Bardzo dziękuję do tych, którzy w kuchni, proszę Państwa, czują się jak ryby w wodzie, czyli bracia Bubnikowie. Proszę Państwa, a my teraz z kongińskiego śniadania zapraszamy do świata znanych i powszechnie lubianych. Czas na czerwony od głowy. A ale też po filmie Elvisie Presleyu zgłębiłam historię i niestety, poza oczywiście tymi wszystkimi rzeczami związanymi z używkami, to też po prostu mieli podstawowe problemy zdrowotne, więc no niestety. Będziemy się bawić. Będziemy w takim razie bacznie oglądać przed małym ekranem, co się tam dzieje na scenie roztańczonej Polski. Zapraszasz na nasze drugie spotkanie. Zgoda. Zwane cyklem Czerwony Dyl. Zadbamy o żołądki. No to jak wszyscy